Proszę bardzo. Proszę panią. Proszę pana, ja chciałam zadać tylko dwa pytania. Chciałabym powiedzieć jak najkrócej. Chodzi mi o to, że ja kiedyś przez przypadek w jakiejś gazecie kolorowej przeczytałam artykuł, w którym jest napisane, że w Argentynie jest człowiek, który ma dwa boiska, polo, stadninę koni, drużynę do gry w polo, pałac, etc., etc. Ostatnie zdanie brzmiało tak. Ten i ten człowiek, nie pamiętam jego nazwiska, dorobił się na prywatyzacji Polski. I teraz tak, czy jest jakaś możliwość, żeby tych ludzi wziąć krótko i ściągnąć z nich te pieniądze, które wywieźli do rajów podatkowych? Czy jest to wręcz komuś nie na rękę i lepiej tego nie robić? To jest jedna rzecz. Bo od razu odpowiedzieć, bo tak, to tak. Potem zapomnę, o co pani pytała. Proszę pani, wszystko zależy od tego, pani mówiła, dorobił się na prywatyzacji. W jaki sposób? Nie wiemy tego. To trzeba dopiero ustalić. Bo jeżeli na przykład ktoś kupił przedsiębiorstwo, które było prywatyzowane i miał dobry pomysł na to, jak go prowadzić, no to nie ma powodu żadnego, żeby mu go karać. No, na jakiej zasadzie? To jest jego własność, zrobił z tej swojej własności użytek najlepszy, jaki tylko mógł, bo proszę państwa, musimy, ale proszę usiąść łaskawie, bo musimy zacząć od takich głupich pytań. Naprawdę, bo tak od Adama i Ewy, to wtedy łatwiej jest zrozumieć bardziej skomplikowane kwestie. Po co jest gospodarka? Gospodarka, czyli wytwarzanie i dystrybucja i wymiana dóbr. Bo to, że gospodarka jest konieczna, czyli produkcja i wymiana, wynika z takiego zjawiska, które się w ekonomii nazywa rzadkością. Ono polega na tym, że dóbr jest za mało niż ludzi, którzy by chcieli, tak, niż chęci ich posiadania. W związku z tym, bo gdyby dóbr było nieskończenie wiele, to nie byłoby żadnej gospodarki. Nie trzeba było nic produkować, niczego miać, każdy by sięgnął i by miał, tak. Jak Żydzi na pustyni, manna im spadała, ona się psuła po tam paru godzinach, więc nie można było jej magazynować, bo się zepsuła i szajs był. W związku z tym nie uprawiali żadnej gospodarki, tylko co zebrali, to zjedli i tyle. Ale to Żydzi, prawda? My to w innej sytuacji musimy gospodarkę prowadzić. Więc po co jest gospodarka? Czy po to, żeby ludzie mieli pracę, chodzili do roboty, wstawali rano, żeby dymiły kominy, kręciły się koła? Czy gospodarka jest dla konsumpcji? Jeśli by gospodarka była po to, żeby ludzie chodzili do roboty, dymiły kominy, kręciły się koła, to spotykalibyśmy mnóstwo na przykład chleba wyprodukowanego z cementu. Tu się trzeba napracować przy tym. Cement zrobić, tam chleb taki, jeszcze łupiec, to nie wiem jak nawet, ale to trzeba było wykombinować jakieś technologie. Nikt tego nie robi, więc jest prawdopodobnie gospodarka jest dla konsumpcji. I teraz rozwiązania, jakie aplikujemy w gospodarce, powinniśmy oceniać według tego, czy one prowadzą do wzrostu możliwości konsumpcyjnych obywateli, ludzi, czy też te możliwości redukują. Bo jeżeli prowadzą do wzrostu możliwości, możemy konsumować coraz więcej, mamy takie dobra, takie usługi, śmakie, owakie, wybór nieograniczony, to znaczy, że gospodarka spełnia swoją funkcję. Po to ona jest. Natomiast jeżeli nasze możliwości konsumpcyjne są redukowane, to znaczy, że gospodarka nie spełnia swoich funkcji. Gospodarka jest dla konsumpcji. I pod tym kątem powinniśmy, bo to, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Na tle pani pytania mi się nasunęła taka refleksja, bo często tego typu radykalne programy wynikają z tego,
To tak jak w takiej anegdotce było, jak wielka księżna w 1917 roku w Piotrogrodzie obudziły ją hałasy na ulicy, tam jakaś strzelanina tego, no i wysłała pokojówkę, mówiła, idź gołąbeczko, zobacz, co tam się dzieje, co to za hałasy są. Pokojówka wraca, mówi, proszę księżna i pani, wybuchła rewolucja. O, powiada księżna, a czego ci rewolucjoniści chcą? A no mówi, proszę księżna i pani, chcą, żeby nie było bogatych. No to nie było. Każdy biedny był taki, że aż strach, prawda? Więc nie, wielu ludzi reaguje alergicznie na nierówności społeczne. Nierówności są, to nawet Pan Jezus mówi w Ewangelii, tam jak jest taka scena, jak przyszła taka pani, która mu natarła nogi jakimś drogim olejkiem i włosami mu wytarła i Judasz się strasznie zburzył, to kurczę, to za to łajdactwo, trzeba było to ubogim rozdać, a Pan Jezus go pohamował, bo tu wiedział, że to Judasz. A on mówi tak, no bogich zawsze będziecie mieli wśród siebie, a mnie nie zawsze. No, a mnie nie zawsze. W związku z tym, co z tego wynika? A że nierówności społeczne będą, ubogich zawsze będziecie mieli pośród siebie. I nierówności społeczne wcale nie są złe, dlatego że one mają taki walor mobilizujący. Ludzie, którzy się znajdują na niskim poziomie drabiny społecznej, mają potężny bodziec, potężną motywację, żeby się piąć do góry. I bardzo dużo takich ludzi jest i wielu się udaje nawet. I nie jest, sztuka nie polega na tym, żeby likwidować nierówności społeczne, tylko pytanie jest takie, jaka reakcja na nierówności społeczne jest dominująca? Są dwie możliwe reakcje. Pierwsza to Chińczycy nazywają to chorobą czerwonych oczu. Żeby każdemu było tak źle jak mnie. Jest. Sporo takich ludzi, którzy tak myślą. Jeżeli taka reakcja na nierówność społeczną dominuje, to takie społeczeństwa się zagryzają wzajemnie. No bo zawsze ktoś będzie miał trochę więcej od drugiego i to zagryźć go, zjeść go. Bogatych zjeść, prawda? Druga możliwa reakcja na nierówność to, że mój sąsiad jest bogatszy ode mnie. To co on robi takiego, że jest bogatszy, to ja bym to samo robił. Nawet jeżeli nie osiągnę jego poziomu, to zawsze się trochę podciągnę, będzie mi zawsze trochę lepiej. Trochę... I społeczeństwa, w których dominuje ten drugi model reakcji na nierówności społeczne, one się dorabiają, pną się w górę, podczas kiedy te pierwsze się tam kotłują tylko ze sobą i nic z tego nie wynika. Także jeżeli ktoś coś ukradł, to oczywiście trzeba go złapać, powiesić, jak tam. Bo ja mówię tylko o takich osobach. Tak, tak. Tak, więc nie, to proszę pani, to nie jest kwestia ekonomiczna, tylko jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. Ale ten wynik. No bo teraz ci ludzie są bezkarni. Ach, to no jak to? No, jak już koniecznie by nam zależało na tym, żeby tam kara każdego spotkała, to się wysyła komando. Oj, to wcale nie jest to takie niespotykane. Kiedy Putin został prezydentem Rosji pierwszy raz, Rosja była w stanie, za Jelcyna, Rosja była w stanie całkowitego rozkładu. Emerytury nie były wypłacane, pensje nie były wypłacane. No. I Putin jak został prezydentem, to nagle się po paru miesiącach okazało, że są pieniądze na wypłacanie emerytur, na wypłacanie pensji. A jak? A chciałbym przypomnieć Państwu, jakie państwo było największym zagranicznym inwestorem w Rosji wtedy? Pamiętacie Państwo? Nie pamiętacie? Cypr. Cypr był największym inwestorem zagranicznym w Rosji. Dlaczego? Skąd na Cyprze takie bogactwo, prawda? Ano dlatego, że na Cyprze zamieszkali wszyscy tacy właśnie panowie. No i pewnego dnia odwiedzili ich
wysłannicy. I jak się ma lufę pistoletu w ustach, to trzeba mówić krótko i na temat, bo to nie ma czasu na jakieś tam rozchowory. I ten przedstawili im propozycję, ile ukradłeś? A no tyle i tyle, bo to już trzeba mówić, to jak na spowiedzi wtedy. Tyle i tyle. Aha, to tu zostaw sobie tyle i żyj sobie tu, a reszta ma wrócić. Bo jak nie, to popatrz, znaleźliśmy ciebie tutaj. Nawet nie myśl o tym, że nam ucieknie. Nawet o tym nie myśl. No i ci zrozumieli, że to że prawda, no, że to tak jest. I natychmiast Cypr się stał największym inwestorem zagranicznym w Rosji. No to dlaczego, jak Putin tak zrobił, dlaczego my nie możemy? Prawda? Mówię, ładnie jest na świecie. No tak, powiada, ładnie. Ja mówię, widzi pani, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. Tak? I prezydent Lech Kaczyński rzeczywiście dał sygnał, że on te informacje zna i że nie zawaha się zrobić z nich użytku w czasie kampanii, bo do Moniki Olejnik się zwrócił jej pseudonimem operacyjnym. Powiedział do niej: Stokrotka, ej, Stokrotka,